Cześć, to Hilpiter, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku potwierdzonych transferów. Okienko transferowe na świecie się zbliża do końca. Oczywiście chodzi mi tylko i wyłącznie o te najlepsze ligi, bo w Polsce okienko będzie trwało aż do końca lutego, także podsumowanie polskich transferów w sensie do klubów z Ekstraklasy jeszcze zobaczycie na moim kanale, także jeżeli czegoś nie zauważyliście, to nie ma co się przejmować. To jeszcze się pojawi w najbliższym czasie na moim właśnie kanale. A dzisiaj rozpoczynamy od transferu Luisa Adriano, gdyż on trafił z Milanu do Spartaku Moskwa za darmo. Został z nim rozwiązany kontrakt za porozumieniem stron. No i Brazylijczyk trafił ponownie na wschód. Po tym jak reprezentował Szachtar, teraz przeniósł się do stolicy Rosji. No i będzie tam ponownie starał się grać na swoim optymalnym poziomie, bo wiadomo, w Serie A mu po prostu nie poszło. Okazało się, że ten poziom jest chyba dla niego zbyt wysoki. Dalej na naszej liście jest Włoch i jest to Daniel Caligiuri. Był już kolega klubowy Jakuba Błaszczykowskiego. Przychodzi z Wolfsburga właśnie do FC Schalke za 3 miliony euro. No wiadomo, Schalke szuka jakichś wzmocnień na wszelkie pozycje, szuka wzmocnień też na skrzydła, no i Caligiuri tutaj jest jednym z nich. 3 miliony euro zapłacił za niego klub z Gelsenkirchen. Teraz pora na wzmocnienie Olympique Marsylia, które niedawno oczywiście zatrudniło Sansona, w dobrej formie Stoffen. Teraz trafia do nich za darmo Patrice Evra. No i możliwe, że Olympique Marseille zaczyna się odradzać. Wiadomo, były te plotki, że Dimitri Payet chce ponownie zagrać w ekipie z Marsylii, no ale szczerze mówiąc, nadal w nie wierzę, bo nie widzę możliwości, żeby gościu, który zarabia tam ponad 120 bodajże tysięcy tygodniowo w funtach, trafił do Marsylii, gdzie na pewno połowy tego na tygodniowo pewnie by nie zarabiał, biorąc pod uwagę ostatnie problemy finansowe ekipy z Marsylii. No i cóż, Evra trafia do właśnie Olimpiku, będzie ponownie grał w lidze francuskiej, no i zobaczymy, czy na stare lata jeszcze pokaże swoje prawdziwe, najlepsze umiejętności były zawodnik Manchesteru United. Teraz czas na transfer kolejny. W tym okienku transferowym kolejny transfer do Ligi Chińskiej. Tym razem padło na Nemanię Gudelia. 6 milionów euro tyle za niego zapłacił zespół Tianjin Teda. No i zobaczymy, kolejny piłkarz w Chinach. Niby miało to się zmniejszyć, niby ten zaciąg na chińską ligę miał się zatrzymać, gdyż wprowadzono te nowe zasady, że jest limit obcokrajowców i limit bodajże płacowy, budżetowy. Nie wiem, to może dlatego akurat kupili Gudelia, a nie kogoś za 50 milionów euro. No ale zobaczymy. To jest ciekawy na pewno transfer, no bo Gudel to jest Serb z ligi holenderskiej. Nie wiem, co akurat skłoniło ten klub chiński, żeby akurat właśnie Gudelia kupić do siebie. No, najwyraźniej mieli jakieś powody. Z kolei teraz czas na transfer o wiele bardziej ciężki gatunkowo, gdyż z Benfiki do Paris Saint-Germain trafia Gonçalo Guedes. 30 milionów euro. Tyle za niego zapłacił zespół ze stolicy Francji. No i teraz nastoletni, a właściwie już chyba nie nastoletni, ale nadal bardzo, bardzo młody, utalentowany skrzydłowy z Portugalii będzie rozwijał się właśnie w lidze francuskiej. Moim zdaniem to jest ciekawy ruch, no ale Paris Saint-Germain pokazuje, że oni się tam nie cackają. Oni jak coś chcą kupić, to kupują. Kupili latem Hesse, nie wyszło. Teraz kupili Draxlera, dokupili jeszcze Gonçalo Guedesa, także jeżeli ktoś tam nie będzie grał dobrze, to za chwilę kupią jeszcze kogoś nowego, także panie Krychowiak, proszę się wziąć do roboty, bo tak naprawdę Paris Saint-Germain może za stryknięciem palca znaleźć sobie zastępcę dla pana, a znając życie, to nie byłoby trudne, no bo akurat jak na ligę francuską znaleźć gościa podobnego specyfikacji do Krychowiaka, to nie jest problem, biorąc pod uwagę, że sam Krychowiak trafi do Sewilli za grosze, a teraz podobny transfer mógłby się stać właśnie z jakiegoś klubu francuskiego do Paris Saint-Germain, także wiadomo. To tylko pokazuje, że jeżeli ktoś nie potrafi się dobrze zaaklimatyzować, nie potrafi znaleźć swojej dyspozycji w ekipie z Paryża, to musi się liczyć z tym, że za chwilę zejdzie na niego trochę problemów, bo przybędzie mu rywal do kadry. Teraz z kolei pora na Roberta Snodgrassa, czyli nowego zawodnika West Hamu. Trafia on z Hull City do ekipy Młotów za 12 milionów euro. To ogólnie jest ciekawa historia, bo nie tak dawno West Ham troszkę się ośmieszył, oferując za
Snodgrassa bardzo, bardzo małe pieniądze, bodajże tam były 4 miliony, 5 milionów, 6 milionów, takie malutkie, totalnie nieadekwatne do umiejętności kwoty. No i się skończyło na 12 milionach euro. No i tym samym Hull City traci swojego najlepszego piłkarza. No tam w zamian wypożyczyli Markowicza z Liverpoolu, ale czy to będzie takie wzmocnienie na wagę utrzymania się w lidze angielskiej? No zobaczymy. Na pewno Snodgrass to jest ciekawy zawodnik jak na ligę angielską, ma dobre stałe fragmenty gry, dobrze potrafi podkręcić piłkę, dobrze potrafi uderzyć z dystansu, także West Ham powinien mieć z niego sporo pociechy. To nie jest może najmłodszy zawodnik, który jest perspektywiczny na najbliższe 10 lat, ale jak na teraz, kiedy Payet stwierdził, że nie chce już grać w West Hamie, to Snodgrass może się okazać strzałem w dziesiątkę, bo to jest bardzo naprawdę podobny zawodnik, bazuje na podobnych atutach i być może to okaże się właśnie idealną decyzją Slavena Bilicia. No i teraz czas na Mauro Zarate, jego trzeci klub angielski, po tym jak na początku grał właśnie w West Hamie, potem trafił na wypożyczenie do QPR, potem wrócił do Włoch, grał we Fiorentinie, no a teraz wraca i wraca do zespołu Watfordu, czyli można powiedzieć, że to jest taki wpół klub włoski, no bo oczywiście menadżerem jest Mazzarri, a wiadomo, Watford współpracuje ściśle z Udinese ze względu na powiązania rodziny Pozzo. No tak naprawdę oba kluby są zarządzane przez te same osoby. Także Zarate trafia ponownie do Anglii, tym razem za niecałe 3 miliony euro, no i zobaczymy, czy to się okaże wzmocnieniem ekipy Watford, no bo wiadomo, tam gra Troy Deeney, tam jest Okaka, który też niedawno strzelił pierwszą bramkę bodajże, też jest kilku ciekawych zawodników, Amrabat, no i nie wiem, jak tego Zarate tam wkomponują w ten zespół, ale na pewno Walter Mazzarri ma swoje plany taktyczne wobec argentyńskiego napastnika. No i na koniec czas na wspomnienie o tym wielkim talencie z Szwecji, za którego Borussia Dortmund zapłaciła 9 milionów euro. Alexander Isak, bo tak się nazywa ten nastolatek, trafił właśnie do Dortmundu, miał wiele ofert, m.in. z Realu Madryt, Real bardzo o niego zabiegał, no bo wiadomo, zawodnik w takim wieku, zadebiutował już w lidze szwedzkiej, strzelił bramki, grał też w innych pucharach, no i widać po nim, że to jest naprawdę solidny prospekt, który ma dużo ciekawego przed sobą. No ale wiadomo, Borussia słynie z wychowywania takich właśnie nastolatków, także dla Isaka to moim zdaniem jest najlepsza decyzja, no bo jakby poszedł do Realu Madryt, tam na grę liczyć za bardzo by nie mógł. Zresztą najlepszym przykładem jest inny zawodnik pochodzący ze Skandynawii, Martin Ødegaard, który trafił na wypożyczenie do Herenveen. No i wiadomo, w Herenveen to jednak kilkanaście poziomów niżej niż Real Madryt. Nawet nie jest kilka poziomów, to jest kilkanaście poziomów niżej niż Real Madryt. No i do tego Herenveen nie trafił tak od razu, tylko tam musiał jeszcze w tym Real Madryt Castilla trochę się natrenować, żeby wywalczyć to wypożyczenie do innego klubu. No i historia z Isakiem mogłaby być bardzo podobna. A tak, to trafię do Borussii. Tutaj oczywiście też nikt mu placu nie gra. Nie da za darmo. Nikt nie da mu miejsca w wyjściowej jedenastce, no bo wiadomo, jest Pierre-Emerick Aubameyang. Także z tym Isak będzie musiał walczyć bardzo intensywnie, ale szkółka Borussii moim zdaniem jest znacznie lepsza niż szkółka Realu. Wychowali oni znacznie więcej ciekawych talentów na przestrzeni ostatnich lat. Także Isak, nawet jeżeli przez ten rok nie pogra, to będzie trenował naprawdę w otoczeniu naprawdę wysokiej klasy światowej trenerów. Potrenuje rok, może dostanie jakąś szansę, dwie, no bo wiadomo, Pulisic też dostał szansę w podobnym wieku. Dlaczego Isak miałby też jej nie dostać? A jeżeli się okaże, że pozycja Aubameyanga będzie totalnie nie do zbicia, to w każdej chwili będzie mógł być wypożyczony do innego ciekawego klubu, wiadomo, w Niemczech. Mają bardzo dobre bazy treningowe, także nawet jak odejdzie z tej bazy treningowej Borussii do innego klubu, to nie powinien więcej stracić, powinien naprawdę na tym skorzystać i się kompletnie rozwijać. No i cóż, to by było na tyle. Zapraszam na kolejne odcinki potwierdzenie transferów. Wiadomo, okienko się zbliża do końca, więc pewnie jeszcze jeden z tych ogólnoświatowych. Potem będzie jeszcze jeden z ekstraklasowych. No i cóż, na tym zakończymy zimowe podboje klubów na rynku transferowym. Lajkujcie, subskrybujcie, no i peace out.